A dzisiaj, kochani, przenosimy się w czasie do epoki największego przełomu nowinek technologicznych i świata u progu tej największej zmiany, czyli na koniec XIX wieku. Przed Wami, kochani, pyszna opowieść historyczna, babska z humorem i tajemnicą na dokładkę, jedna z tych, które czyta się dosłownie na jeden haps. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny październikowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Pan Rozwadowski, dyrektor stacji głównej telefonów na Nowopróżnej, kilka razy powtarzał Hani, że ma urodę doskonale telefoniczną. Hania z tej telefonicznej urody korzysta ile wlezie, a co? Hipnotyzuje swoim głosem i wpada w nie lada tarapaty w telefonistce z ulicy Próżnej Weroniki Wierzchowskiej w wielkobukowym patronacie od wydawnictwa Szara Godzina. Czego tu nie ma, kochani? Koniec XIX wieku, epoka szalona, dzika, nieujarzmiona. Niezwykłe wynalazki, przemiany społeczno-obyczajowe, tajemnica, a wszystko to okraszone humorem, pazurem, tak jak powinno być. Szykujcie się na opowieść o ciekawości, która faktycznie dość niefortunnie często prowadzi prosto do piekła. Warszawa, rok 1899, świat stoi u progu tych największych zmian. 23-letnia Hanka Kabała należy do nieoczywistych zjawisk swojej epoki, a mianowicie jest kobietą pracującą. Ba, Hanka, słuchajcie, utrzymuje się sama i również samodzielnie wynajmuje mieszkanie. Wyprzedza jak nic wszystkie koleżanki wokół siebie. Pracuje też w nowoczesnej stacji głównej telefonów, odbiera i przekazuje połączenia. To ważne i prestiżowe zajęcie, wymagające zarówno umiejętności, jak i dyskrecji. Z tą dyskrecją jednak Hance bywa czasami nie po drodze, szczególnie wtedy, kiedy się nudzi, na przykład wtedy, kiedy łamie wszystkie reguły i podsłuchuje pewną nocną rozmowę. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że tym podsłuchiwaniem została właśnie wkręcona w tajemniczą, kryminalną intrygę. Życie kobiet u schyłku XIX wieku różniło się drastycznie od tego, czym jest życie kobiet dzisiaj, czyli tu i teraz. Kobieta po dwudziestce, jak nasza bohaterka w powieści, tak naprawdę w tym okresie była już starą panną, co więcej, starą panną bez perspektyw na jakiegoś kawalera tak naprawdę godnego uwagi. Nie mówiąc też o pannie, takiej jak nasza bohaterka, która pragnęła jednocześnie niezależności, która pragnęła samodzielności i równouprawnienia. Nie w tamtych czasach, oj co to nie. Warto bowiem pamiętać, że niezależność finansowa w tamtej epoce była po prostu w złym tonie. Oczywiście mówimy o niezależności finansowej kobiet. Kobiecie nie wypadało obnosić się z pracą. Ba, powinna była raczej takiej zarobkowej stricte pracy, no nieco się wstydzić, a na pewno się nią nie chwalić. Oznaczało to bowiem, że nie tylko nie miała mężczyzny u swojego boku, ale co więcej, próbowała, co nie przystoi kobiecie, przejmować te męskie role i męskie obowiązki. Postępujące w tamtym już okresie ruchy sufrażystek próbowały obalić ten krzywdzący jakże stereotyp kobiety uzależnionej, ale niestety była to jeszcze wtedy praca tak naprawdę u podstaw. Praca, która sama w sobie również prowadziła do wykluczenia swoistego ze swojego środowiska. U Weroniki Wierzchowskiej na szczęście bohaterki wspólnie pracują i próbują tym samym przebić ten szklany sufit, zakurzony już nieco obyczajowości końca XIX wieku. Obyczajowości, która nijak w ich oczach nie pasowała już do tej nowej, świeżej epoki, która ma dopiero nadejść. Epoki, która obiecywała im wyzwolenie, nie tylko z tej ciasnoty gorsetów. W telefonistce z ulicy Próżnej podsłuchamy, słuchajcie, te flirty, nieco niewinne, ale też te winne jak najbardziej. Podejrzymy seksualne babskie podboje i przebiegniemy się też ulicami ówczesnej Warszawy. Poznamy nowinki technologiczne, poznamy obyczajowe konwenanse, ale również zanurzymy się w tajemnice. Warto pamiętać tutaj jednak, że mamy do czynienia tutaj z portretem miasta, podkoloryzowanym nieco na potrzeby samej fabuły. To portret podciągnięty pędzlem wyobraźni naszej autorki, miejscami boleśnie realistyczny, a miejscami również nieco zaskakujący. Już służącej, nie wiem czy pamiętacie, Weronika Wierzchowska ujęła mnie tą umiejętnością takiego obrazowania, portretowania epoki, że czytelnik ma wrażenie, że od razu się przenosi w wyobraźni właśnie w tamten czas. Wtedy na odległą Syberię, teraz w telefonistce z ulicy Próżnej, na ulicę, znajome ulice Warszawy.
ale ulice z powitą mgłą tajemnic, sekretów, szeptanych spisków i narkotycznych oparów. Całość podrasowana jest błyskotliwymi dialogami, ciętym humorem i słuchajcie, wisienką na torcie jest sama postać Hanki, która oczywiście wyprzedza swoją epokę, ale jednocześnie trafia też do serca czytelnika. Z początku może Wam się wydawać, że to powieść niespieszna, ale Weronika Wierzchowska już chwilę później rozkręca i rozpędza całą fabułę. Podkręca akcję i ani się obejrzycie, a przyjdzie czas na porywający finał. Pozwólcie po prostu uwieść się autorce i przenieść na tamte ulice Warszawy. Moim zdaniem jest ciekawie, jest niebanalnie, z humorem. Telefonistka z ulicy Próżnej pozwala po prostu zapomnieć o Bożym świecie, tym bardziej teraz, gdy szaruga i ciemność za oknem. Kto ma ochotę na telefonistkę z ulicy Próżnej? Szara Godzina przygotowała egzemplarz dla Was, a pytanie konkursowe brzmi: w którą epokę historyczną chcielibyście się przenieść i dlaczego? Do jakiego czasu? W jaki czas? W jaką epokę właśnie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, ale także w poście, specjalnym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Telefonistka z ulicy Próżnej to jest jedna z tych powieści, przy których nie sposób się dobrze nie bawić. Słuchajcie, fantastyczne dialogi, cięte dialogi, bardzo sympatyczna, dzika, nieco nieujarzmiona bohaterka, taka właśnie, która, no tak jak powiedziałam, wyprzedza swoją epokę i nieco nie pasuje, ale jednocześnie tym samym stoi trochę tak na przecięciu tego, co dzisiaj i tego, co wtedy. Pamiętajmy, że tamta epoka była zupełnie odmienna niż to, co znamy dzisiaj. Weronika Wierzchowska jednak stworzyła właśnie taki pomost pomiędzy jednym a drugim. Mam nadzieję, że sięgniecie, że Wam się spodoba, że będziecie się dobrze bawić po prostu. Dawajcie koniecznie znać. Możecie również grać w wielkobukowe jesienne bingo, dołączać w każdej możliwej chwili. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Możecie również tutaj poznać moich ulubieńców minionych tygodni, jak również pooglądać nowe książki i zobaczyć, co odkryłam ciekawego, a odkryłam coś fajnego faktycznie. Możecie, słuchajcie, również dawać łapki w górę, będzie mi przeogromnie miło brać udział w konkursach. Możecie subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia!